Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Moniką Rosą, posłanką Koalicji Obywatelskiej o prawach kobiet. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry państwu. Minęły już 2 lata, odkąd Trybunał Julii Przyłębskiej wydał wyrok zaostrzający prawo aborcyjne. Jak wygląda teraz sytuacja Polek? Sytuacja Polek jest dramatyczna. Nigdy nie było dobrze, ale teraz jest wyjątkowo źle. Nie mówię nawet o liczbach, mówię o konkretnych historiach kobiet, które albo przeżyły dramat, na przykład musiały uciekać za granicę, żeby zrobić aborcję, tą, którą po prostu chciały wykonać, albo musiały ją wykonać, ponieważ wada płodu była wielka. Mówię o kobietach, które straciły zdrowie albo życie, ponieważ w Polsce zakaz aborcji paraliżuje strachem lekarzy chcących ratować życie kobiet. Mówię o kobietach, które boją rodzić się dzieci ze względu właśnie na ten zakaz aborcji. Mówię o tym, że w okresie obowiązywania zakazu aborcji w Polsce Aborcja bez granic, aborcyjny Dream Team pomogły ponad 40 tysięcy kobietom dokonać aborcji, pomogły ponad 1000 kobietom wyjechać za granicę, pomogły w dostępie do tabletek. A te dane pewnie jeszcze nie są pełne, ponieważ wiele kobiet po prostu poszukuje wsparcia na własną rękę. Ale są kobiety, które jeszcze mają czas i jeszcze mogą poszukać wsparcia. A są kobiety, które trafiają do szpitala, jak na przykład Izabela z Pszczyny, i mogą liczyć tylko na to, że lekarz odważy się uratować jej życie. A czasami się nie odważy. Właśnie, jeżeli chodzi o sytuację, jak wygląda sytuacja Polek po wydaniu wyroku. Wyrok wywołał olbrzymie protesty, jednak czy nie ma pani wrażenia, że mimo poparcia dla liberalizacji prawa aborcyjnego, które społeczeństwo wyraża w badaniach opinii publicznej, de facto pogodziło się ono z sytuacją? Polki się nigdy nie pogodzą z taką sytuacją. I oczywiście to, że już nie ma tysięcy Polek na ulicach, nie świadczy o tym, że sytuację się godzimy. I bardzo możliwym, realnym wyrazem naszego sprzeciwu będą wybory. Będzie głosowanie na tych polityków, na te polityczki, na te ugrupowania, które mówią jasno: liberalizacja prawa aborcyjnego. Decyzja o wykonaniu aborcji, o zrobieniu aborcji należy do kobiety do 12 tygodnia ciąży. I to po prostu musi być jasno powiedziane. Żadne referenda, żadne decydujemy później, żadne własne sumienia. W decyzji politycznej o zmianie prawa tak naprawdę decydujemy o życiu kobiet. Decydujemy o prawie kobiety do podjęcia decyzji zgodnie z własnymi poglądami. Nie decydujemy o własnym sumieniu i tym, czy ja osobiście zabieg aborcji wykonam. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, że tworzymy dla kobiet warunki do tego, żeby nie bały się rodzić w Polsce. Mówimy im, ufamy wam, że podejmiecie decyzję najlepszą dla was. Dlatego liberalizacja prawa w Polsce musi się dokonać. I liczę na to, i głęboko w to wierzę, że kolejne wybory przyniosą te zmiany. Jeżeli chodzi o zmiany, co poza liberalizacją prawa aborcyjnego ugrupowania opozycyjne powinny zrobić w kwestii równouprawnienia kobiet? Do zrobienia jest bardzo wiele. Oczywiście kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego, ale 2, dostępu do darmowej antykoncepcji, 3, dostępu dla kobiet niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy w większej miejscowości, czy w mniejszej miejscowości, do ginekologa, do opieki okołoporodowej. Raport Najwyższej Izby Kontroli bardzo jasno wskazuje, że kobiety niejednokrotnie pokonują kilkadziesiąt, ale nawet kilkaset kilometrów, żeby dotrzeć do lekarza, żeby dotrzeć do ginekologa. Więc to, no to jest jakby warunek cywilizacyjny w ogóle funkcjonowania w Polsce. Kolejny element to jest na pewno dyrektywa Work-Life Balance, czyli dodatkowy urlop tylko i wyłącznie wykorzystania dla ojców, po to, aby dziecko miało szansę być zarówno z matką, jak i z ojcem, ale to sprawi również, że kobiety, szanse kobiet na rynku pracy będą bardziej równe, podobnie jak u mężczyzn. Kolejny element to jest walka z przemocą domową. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej w Polsce już dawno powinna być znowelizowana. To jest kwestia nowelizacji procedury niebieskiej karty, ale także dołożenie definicji przemocy ekonomicznej, ale także zmiana definicji zgwałcenia,
czy tylko tak oznacza zgodę. To są szkolenia dla prokuratorów, dla sędziów, dla policji, aby poważnie traktowali zgłoszenia przemocy domowej. To, że przypadków tworzenia niebieskich kart w Polsce jest z roku na rok mniej, to nie znaczy, że przemocy ubywa, wręcz przeciwnie. To znaczy, że po prostu kobiety tej przemocy domowej nie zgłaszają. To jest kwestia edukacji równościowej w szkołach, edukacji seksualnej. Tych elementów jest naprawdę bardzo dużo z każdej dziedziny życia, zarówno na rynku pracy, jeśli chodzi o równość płac, kwestie przemocy domowej, przemocy seksualnej, edukacyjnej, języka. To wszystko przed nami. Wracając do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Zaostrzenie prawa aborcyjnego wywołało efekt mrożący wśród lekarzy, o czym pani poseł już mówiła, i czego najlepszym przykładem jest śmierć Izabeli z przyczyny czy innych kobiet, co doprowadziło do kolejnych protestów. I jak pani sądzi, czy jest dzisiaj coś, co może spowodować, że kobiety ponownie wyjdą na ulicę w sytuacji, gdy władza coraz bardziej odbiera im prawa i chce kontrolować życie osobiste obywateli? Trochę mam wrażenie, że kobiety nigdy z tych ulic nie zeszły, że gdy dzieją się protesty, na przykład dotyczące wojny w Ukrainie, czy kwestii edukacyjnej teraz Lex Czarnek, że my na tych protestach ciągle jesteśmy. Więc ten bunt, ten sprzeciw cały czas się tli w takiej albo w innej formule. Bardzo bym chciała, żeby nic gorszego już się nie wydarzyło. To znaczy, żebyśmy te kolejne 12 miesięcy wyborów przynajmniej przetrwali w takim stanie, jaki jest teraz, jeśli chodzi o kwestie praw kobiet, żeby już nie było gorzej. Jeżeli mogę, przepraszam, powiedziała pani, że ma pani nadzieję, że nie będzie gorzej, ale tutaj zadałbym takie pytanie. Dawno Kaja Godek zapowiedziała zbiórkę podpisów pod projektem, który jeszcze bardziej ma zaostrzyć prawo aborcyjne, a który ma uderzyć w NGOsy, które wspierają kobiety w trudnych sytuacjach. Projekt przewiduje 2 lata więzienia dla osób, które między innymi umożliwiają zabieg aborcji. Jak pani to skomentuje? Tak, ja znam ten projekt ustawy. Uważam oczywiście, że jest skandaliczny. I liczę na to, że nic takiego w Sejmie się nie wydarzy. My oczywiście będziemy głosować, jeśli ten projekt trafi pod głosowanie, żeby odrzucić go w pierwszym czytaniu. Natomiast tutaj po raz kolejny nasze prawa staną się zakładnikiem sytuacji w partii rządzącej w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli które akurat ugrupowanie będzie silniejsze, które postawi jakieś warunki, czy Zbigniew Ziobro będzie chciał się na przykład wylansować na tym projekcie, czy postawi jakieś ultimatum wobec partii rządzącej. To jest bardzo silne uderzenie w rzecz dla nas kobiet niezwykle ważną, czyli solidarność kobiecą. Bo gdyby nie aktywnie działające Polki, organizacje pozarządowe, Federa, aborcyjny Dream Team, wiele indywidualnych dziewczyn, które pomagają w aborcji, to sytuacja kobiet w Polsce byłaby jeszcze gorsza. To każda z nas, każda z nich byłaby zdana tylko i wyłącznie na siebie. Więc ten projekt uderza w rzecz kluczową dla nas, czyli właśnie w tę solidarność. Chciałabym wierzyć, że że zostanie on odrzucony, jeśli będzie w Sejmie, ale to niestety będzie zależało od badań opinii publicznej, to będzie zależało od sytuacji przed wyborami, od tego, czy akurat ten temat ktoś sobie zażyczy, żeby przykrył jakieś inne niewygodne, bieżące kwestie. Natomiast bardzo chciałabym wierzyć, że pogorszenia już nie dojdzie. To jest 12 miesięcy. 12 miesięcy do wyborów, które mam nadzieję zdecydują o tym, że w końcu będziemy żyć w Polsce, która jest także dla kobiet. Jeżeli chodzi o ruchy kobiece, o których pani wspomniała, tutaj odwołałbym się trochę do historii. Ruchy kobiece, które walczyły o prawa wyborcze w XIX wieku, dokonywały na przykład zamachów na urzędy publiczne. Ja nie chcę tutaj zachęcać do podobnych działań, ale czy w pani ocenie z władzą, która nie szanuje praw człowieka i żadnych innych, należy walczyć w sposób radykalny? Te protesty na ulicach w jakimś sensie były radykalne. To znaczy one przełamały pewne tabu języka, przełamały tabu protestowania przed kościołami. Przełamały takie możliwość publicznego pokazywania wściekłości, bo trochę było tak, że nasze społeczeństwo było takie trochę zabotynowane, takie co nie wypada, co wypada, czy wypada przeklinać, czy wypada tak głośno krzyczeć, wypada być przed kościołem. Otóż tak wypada, kiedy ważą się losy zdrowia i życia nas w Polsce, wypada robić takie rzeczy.
Ja nie mówię tutaj o jakimś niszczeniu mienia, nie mówię tutaj o właśnie jakichś radykalnych bardzo krokach, ale przynajmniej o tej formule wyrazu, o tym, żeby pokazać jasno, że jesteśmy silne, nie pozwalamy się ustawić w szeregu, że nasze protesty nie będą życzniutkie, że nasze protesty będą właśnie wyrazem tego buntu, tej wściekłości, tej trochę bezsilności czasami, ale przede wszystkim, że będą sprawcze. I one są sprawcze, bo oczywiście one nie doprowadziły do zmiany prawa w Polsce, ale one doprowadziły do tego, że coraz więcej Polek i Polaków rozumie, że prawo kobiet do decydowania o sobie, do zrobienia aborcji w bezpiecznych warunkach, darmowej, jest po prostu naszym prawem. I coraz więcej osób to rozumie, coraz więcej osób to popiera. I to jest zwycięstwo tych protestów, także ich formuły wyrazu, tej wściekłości, tego buntu przeciwko temu patriarchatowi, wpływowi Kościoła, o tym, że po raz kolejny to właśnie mężczyźni mają za nas decydować, kiedy tu chodzi o nasze zdrowie i nasze życie. Więc te protesty były w swojej formule, może nazwijmy to radykalne, jeśli chodzi o porównanie do innych protestów, ale przyniosły realną zmianę. Jeżeli chodzi o tę zmianę, czy Pani oceni, ta zmiana przyniesie konkretne owoce już po wyborach? Myślę, że już przynosi jakby zalążki. Na pewno wiemy, że Koalicja Obywatelska jest za tym, żeby liberalizować prawo aborcyjne. Oczywiście było wiadomo, jeśli chodzi o Inicjatywę Polską, o Nowoczesną, o Partię Zielonych. Również Platforma Obywatelska ma jasne zobowiązanie, liberalizacja prawa do 12 tygodnia ciąży. Lewica oczywiście za liberalizacją prawa aborcyjnego. No i teraz kwestia jeszcze tylko partii Szymona Hołowni i PSL-u. No tutaj nie ma jednoznacznego zdania, ale liczę na to, że te badania, które też pokazują, że ich elektoraty są za liberalizacją prawa aborcyjnego, no przekonają ich do tego. Bardzo ważne jest to, żeby głosować na polityków, na polityczki w poszczególnych partiach, które jasno opowiadają się za zmianą prawa. A takich osób jest coraz więcej. Wracając trochę do Ordo Iuris i Caicodec. Ordo Iuris wiele razy pokazało, że współpracuje z władzą i ma pomysły, które mogą jeszcze bardziej wpłynąć na sytuację kobiet. Jakie prawa PiS może odebrać Polkom, ale też innym grupom społecznym, które nie pasują do ich wizji państwa, ale też wizji państwa prezesa Kaczyńskiego? No Ordo Iuris, z tego co czytałam, to ma jakieś kłopoty finansowe i organizuje zbiórki, więc być może okazało się te sankcje na przepływy finansowe z Rosją jakiś realny skutek przyniosły. Natomiast jedną z grup, która jest najbardziej pod ostrzałem teraz, jest oczywiście społeczność LGBT+. I ten objazd Jarosława Kaczyńskiego po Polsce, ten rechot przede wszystkim z osób transpłciowych jest obrzydliwy. I nawet już nie słowa samego Kaczyńskiego, ale to, co się dzieje wokół niego, ten rechot osób zgromadzonych na sali, te takie podśmiechiwania się, no to jest obrzydliwe. I bardzo jasno pokazuje, że po tę broń, jeśli będzie potrzeba, to Jarosław Kaczyński sięgnie, że po raz kolejny będziemy słyszeć o ideologii, o jakiejś tęczowej zarazie. I to jest grupa, która od lat jest szykanowana także przez media publiczne. Więc na pewno ta grupa osób. Ale też to jest obrzydliwe, a też co się wiąże z zakazem aborcji w Polsce, kiedy posłowie PiS-u mieli na ustach slogany o prawie do życia, o równości i tak dalej. Obiecywali także zmianę ustawy za życie. Obiecywali pomoc osobom z niepełnosprawnością i opiekunom, rodzicom osób z niepełnosprawnościami, pomoc. Pieniądze, dostęp do rehabilitacji, do lekarzy, ułatwienia, asystentów. I wie pan co? Nic się nie stało. To znaczy nic się nie zmieniło. Ustawa za życiem nie została znowelizowana. Pieniędzy wcale nie jest więcej. Asystentów wcale nie jest więcej. Kolejki do lekarzy wcale nie są krótsze. I to była największa obłuda. I to była taka największa obrzydliwość w tym wszystkim, że oczywiście prawo do aborcji to jest jakby odrębna rzecz. Natomiast to, że obiecano pomoc tej grupie osób, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia, jednocześnie nic nie zrobiono, to jest rzecz naprawdę haniebna. To, że od lat leży wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zrównania świadczeń opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku, kiedy niepełnosprawność powstała, który wciąż nie jest wykonywany. To, że jest inflacja na poziomie 18%,
a świadczenia idą w górę. Że opiekunowie, matki, ojcowie osób niepełnosprawnych, jeśli pójdą na świadczenie, nie mogą pracować. Czyli odmawia się im prawa do pracy i daje 2000 zł, to jest haniebne. To, że za każdym razem trzeba prosić o pomoc, błagać, tworzyć zbiórki, liczyć na procent z podatku, jakby mieć nadzieję, że być może w tym miesiącu będzie większy wpływ, a być może trzeba zrobić kolejną zbiórkę, to jest naprawdę haniebne. Zwłaszcza, gdy ma się prawo do życia na ustach. I nic się nie dzieje. Tych grup, w które będzie uderzało PiS, będzie więcej. Są nauczyciele, którzy stali obrzuceni błotem. To są lekarze. To są wszystkie zawody, które śmieją protestować. Oczywiście sędziowie, grupa pierwsza, która jakby jest wrogiem publicznym numer jeden Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak naprawdę każda z nas, jeśli stanie albo nie zgodzi się na coś, albo skrytykuje, może stać się obiektem drwin, nienawiści, działań aparatu państwa, inwigilacji, działań prokuratorów, działań ze strony naprawdę instytucji publicznych, które nie powinny być wykorzystywane przeciwko żadnej grupie społecznej. Nawiązując trochę do tego, co pani powiedziała, czy może nie tyle rządzący, ale czy wyborcy partii rządzącej nie widzą hipokryzji władzy, jednocześnie jak pani powiedziała, że władza ma hasło za życiem, a kiedy już to życie się urodzi, to w przypadku osób niepełnosprawnych też dobrym przykładem jest protest osób niepełnosprawnych, kiedy protestowała Iwona Hartwich, kiedy to życie się urodzi, to już krótko mówiąc, nie dba się o to życie rządzące, już ma, krótko mówiąc, w przypadku osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, mówiąc kolokwialnie, mają gdzieś. Tak trochę niestety wygląda, że hasłami, a gdy przychodzi do rzeczywistości możliwości zmiany ich życia na lepsze, nagle się o tym zapomina. Nagle są inne sprawy, nagle budujemy port komunikacyjny, stawiamy pomniki, kolejne muzea. Jakby dzieje się milion innych ważniejszych rzeczy, ale kluczem jest zmiana systemowa. Znaczy łatwo jest zapowiedzieć, budujemy elektrownię jądrową. Super, bardzo ważne, ale dość odległe, dość enigmatyczne. Trochę trudniej jest zmienić system. Od lat słyszymy o zmianie systemu orzekania w Polsce. Od lat słyszymy o deinstytucjonalizacji instytucji opieki. I zmian nie widać, bo to nie jest spektakularne. To pewnie nie przyniesie dodatkowych punktów procentowych. No ale od tego jest rząd. Od tego się bierze odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzi w Polsce, żeby podejmować zmiany systemowe. Jeśli łatwą do dokonania zmianą jest wprowadzenie transferu jakiegoś, tak o wiele trudniejszą jest zapewnienie dostępu do opieki takiej naprawdę systemowej, nie tylko finansowej. Lekarzy, rehabilitacji, asystentów, możliwości pójścia do pracy, zmiany systemu orzekania, mieszkań wspomaganych. Jakby jest ileś narzędzi, które można wykorzystać, żeby sytuację osób z niepełnosprawnościami poprawić, żeby naprawdę pokazać taką solidarność. Ale też, żeby na przykład, nie tylko to, ale żeby na przykład ułatwić awans społeczny dzieciaków, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To jest kwestia dobrej edukacji, dostępu do szkół, a system edukacji w Polsce jakby coraz bardziej wyklucza, coraz mniej umożliwia ten awans społeczny, niezależnie od miejsca urodzenia czy miejsca zamieszkania. Ochrona zdrowia jest, no, mówiąc delikatnie, w opłakanym stanie, bo to są rzeczy, które zmienia się bardzo trudno. A na hasłach budowy czegoś wielkiego, nie wiem, portu komunikacyjnego, stoczni w Szczecinie, czy kolei dużych prędkości, no to są bardzo sympatyczne hasła, możemy ładne prezentacje robić i na tym się kończy. Wracając do projektu KI Kodek Stop LGBT. Niedawno właśnie Sąd Rejonowy Warszawy Śródmieście nakazał prokuraturze zbadać, czy ten projekt nie propaguje wartości typowych dla systemów totalitarnych. I jak pani to skomentuje? Bardzo słusznie. Jak jeden z takich prawicowych dzienników w Polsce robił takie wlepki Stop LGBT, ja właśnie złożyłam zawiadomienie do prokuratury o propagowanie treści totalitarnych. Ono zostało odrzucone. Natomiast tak jak najbardziej, jakby wszystkie
te projekty, to Stop LGBT, mówienie o propagandzie, o zarazie, to jest odczłowieczanie około 2 milionów osób w Polsce ze względu na orientację seksualną albo tożsamość płciową. I tak jak w okresie II wojny światowej były różowe trójkąty, tak jak była jasna stygmatyzacja, tak teraz te same słowa, te same narzędzia, właściwie podobne narzędzia są używane w stosunku do społeczności LGBT. Oczywiście w sferze werbalnej, ale są używane przez media publiczne, przez liderów mediów publicznych, przez liderów partyjnych, przez niektórych liderów Kościoła katolickiego w Polsce. W sferze prawnej oczywiście prawnie niewiele się zmieniło. Natomiast w sferze komunikacji, stygmatyzacji, nienawiści bardzo dużo. I oczywiście do tego doszły nam tak zwane uchwały anty-LGBT w poszczególnych gminach czy też województwach, które trochę mówią tak, to nie jest twoje miejsce do życia, tak? My cię tutaj nie chcemy. A jak mówiłam, to jest 2 miliony osób, to są rodziny, które mają dzieci. To są pary w różnym wieku, z długim albo krótkim stażem. Ludzie po prostu tacy jak my. Wszyscy, niezależnie od tego, kogo kochamy, jakiejś orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, przecież wszyscy mamy prawo do życia, mamy prawo do szczęścia, mamy prawo do tego, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dzieci. A te dzieci się boją. Boją się, że jeśli umrze biologiczny rodzic, to ten drugi, tak zwany społeczny, no nie będzie miał do nich praw. Jeśli jedna z osób z parzy trafi do szpitala, ta druga osoba nie ma prawa ani nic wiedzieć, nie ma prawa go pochować, jeśli zdarzy się śmierć. Odbieramy podstawowe prawa człowieka tylko dlatego, że ktoś kocha osoby tej samej płci, a może osobą transpłciową. Sam proces uzgadniania płci w Polsce jest haniebny, jest odczłowieczający. To, że trzeba pozwać swoich rodziców po to, żeby dorosła osoba mogła podjąć decyzję o uzgodnieniu płci, jest naprawdę dehumanizujące. I to musi się zmienić. To będzie ustawa o korekcie płci, to będzie o uzgodnieniu płci, to będzie ustawa o związkach partnerskich, o równości małżeńskiej, zmiana w kodeksie karnym dotycząca mowy nienawiści w kontekście społeczności LGBT. To będzie edukacja równościowa w szkołach. I to będzie zakaz praktyk konwersyjnych, czyli tak zwanego leczenia homoseksualności przez terapeutów, psychiatrów. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, w przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne. Jak pani sądzi, czy uda się wygrać z władzą w sposób demokratyczny, zwłaszcza, że ta dysponuje całym aparatem państwa i przez 7 lat nie przestrzega standardów świata demokratycznego? Jestem pewna, że to będą bardzo trudne wybory i to nie będą uczciwe wybory, tak jak nieuczciwe były wybory prezydenckie. I my musimy wykorzystać wszystko, co możliwe. Stworzyć takie listy w takich blokach wyborczych, żeby przyniosły jak największy efekt. Ja teraz nie odpowiem, czy to będzie jedna lista, dwie, może trzy. Natomiast odpowiedzialnością liderów, nas wszystkich, jest to, żeby był optymalny wynik wyborczy, żeby indywidualne jakieś albo animozje, albo ambicje nie wpłynęły na rzecz najważniejszą, czyli na możliwie największą liczbę mandatów do zdobycia. Drugim elementem jest to, że PiS na pewno wykorzysta cały aparat państwa. Kwestie inwigilacji, kwestie tak zwanych mediów publicznych, pieniądze z budżetu państwa na to, żeby obrzydzić polityków i polityczki startujące przeciwko nim. A my musimy po prostu być przy ludziach, być odpowiedzialni na ich bieżące wyzwania, mówić jasno, co zmienimy, nie tylko co jest złe, ale przede wszystkim to, jaka Polska może być, że może być naprawdę demokratyczna, pluralistyczna, różna, że będzie silna w Unii Europejskiej, że będzie bezpieczna, że będziemy naprawdę dumni z tego, że tutaj jesteśmy, że tutaj mieszkamy, że nic, co zostało dane, nie będzie odebrane, ale że systemowo zmieni się bardzo wiele. Zmieni się system wsparcia osób z niepełnosprawnością, system wsparcia młodych par, jeśli będą chciały mieć dzieci, a teraz boją się tego, że będzie stabilniej, że będzie bezpiecznie. I taką wizję państwa po prostu musimy wszystkim przedstawić. Natomiast bardzo ważną inicjatywą jest to, co robi Komitet Obrony Demokracji, czyli obserwatorzy w komisjach wyborczych.
po to, żeby mieć minimum pewności, że głosy były prawidłowo liczone, że nie było nieprawidłowości. I to będzie bardzo ciężka praca do wykonania, bardzo dużo osób potrzebnych do tego, żeby być w komisji, żeby obserwować, żeby na bieżąco dawać znać przy liczeniu głosów, ile tych głosów zostało przeliczonych, zostało oddanych, ale praca bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za rozmowę.